w wielu polskich pasiekach ta wiosna jest niezwykle dramatyczna. Co jest przyczyną tak złego stanu zdrowotnego pszczół? Według pszczelarzy to nadmierne i nieprecyzyjne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników. To się bierze przede wszystkim ze stosowania środków ochrony roślin. Ale to problem jest nie tylko, nie wziął się dziś, nie wziął się wczoraj, będzie cały czas aktualny. Dopóki będzie istniała chemiczna ochrona roślin, będą zagrożenia pszczół, uważam. Jest niezwiązane, to jest bezpośrednio związane z tym, że pszczoła również korzysta z roślin, korzysta z nektaru i pyłku. Nawet gdy będzie precyzyjna ochrona roślin, będą te opryski zminimalizowane, zagrożenie zatruciem kontaktowym będzie niewielkie, zawsze będzie ryzyko zatrucia pokarmowego tymi substancjami, które znajdują się wewnątrz rośliny. Wiadomo już, że to, co jest groźne dla pszczół, jest niebezpieczne również dla ludzi. Bardzo dużym zagrożeniem wobec pszczół, a gdzieś tam dalej na tej drodze są bardzo dużym zagrożeniem dla samego człowieka. Chociaż współcześnie nie wyobrażamy sobie produkcji rolniczej w takiej ilości, no i jakości, trzeba powiedzieć, jaką dzisiaj mamy do dyspozycji, to jednak pozostałości tych środków ochrony roślin no, są fatalne w skutkach. Przede wszystkim w żywności, a po drodze dla samych pszczół. Mimo że środki ochrony roślin są coraz bardziej kierunkowe, pszczelarze winą za zatrucia pszczół obarczają właśnie stosujących je rolników. To jest na pewno jakiś problem, ale nie taki problem, który miał miejsce jeszcze w 70. czy 80. latach, kiedy dochodziło do wytruwania 70 czy 80% pasiek. Dzisiaj szacunkowo, jeśli idzie o te wytrucia, to jest zgłaszanych szkód w granicach 1%. Oczywiście część pszczelarzy nie zgłasza, bo sobie zdaje sprawę z faktu kłopotów związanych ze sprawami sądowymi itd., ale skala jest dużo, dużo mniejsza niż kiedyś. Problem polega przede wszystkim na braku porozumienia między pszczelarzami a rolnikami. Nie byłoby go, gdyby ci drudzy stosowali środki chemiczne zgodnie ze sztuką. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv